Gdybym nie był piłkarzem, to byłbym tenisistą albo na koszykarza. Wzrostu za bardzo nie mam. Za 15 lat będę, no mam nadzieję, że dziadkiem. Za granicą kibicuję oczywiście Olympiakosowi Pireus i Barcelonie. Ulubiony piłkarz z dzieciństwa. Takim ulubionym moim napastnikiem był Marco van Basten z drużyny AC Milan. Nikt mnie nie pokona w... Z bratem mam taką zabawę, że odgadujemy numer rejestracyjny samochodu. Z jakiego powiatu, z jakiego województwa. Wydaje mi się, że tutaj jestem mocny, więc jeśli chodzi o rejestrację samochodów, to trzeba się namęczyć, żeby mnie pokonać. Miejsce na świecie, które zrobiło na mnie największe wrażenie. Myślę, że najpiękniejsze plaże, które widziałem, były w Portugalii, w miejscowości Vilamoura. Byłem z siebie dumny, gdy zdobywałem pierwszy raz mistrzostwo Belgii, Grecji czy Polski i gdy Legia awansowała do Ligi Mistrzów. Po meczu lubię tą pierwszą lufkę, którą można wypić za zwycięstwo. Najdziwniejsza sytuacja na zgrupowaniu. Mam taką jedną tylko. Nie wiem, czy można o niej opowiedzieć. Ale już. W reprezentacji nie gram, więc też mi nie grozi, więc może uchylę troszkę rąbka tajemnicy. Na lotnisku we Frankfurcie razem z Arturem Borucem znaleźliśmy sekszo. Poszliśmy zrobić tam różne zakupy. Od pończoch po kulki, kajdanki, wibratory. I pomyśleliśmy sobie, że się przebierzemy w to wszystko i pójdziemy do chłopaków, którzy sobie często siadali, lubili grać w pokerka, żeby się pokazać, żeby po prostu było trochę śmiechu. I w momencie, kiedy wyszliśmy na korytarz, na korytarzu stanął trener Bogusław Kaczmarek. Spojrzał na nas. I ten moment był taki, że nie wiadomo, czy on chciał się śmiać, czy on był tak zdegustowany tym, co zobaczył. Dowcip w szatni, który rozbawił mnie do łez. Specjalistą od żartów albo od takiego humoru sytuacyjnego był zawsze Grzegorz Szamotulski. Kiedy do prezesa, ówczesnego prezesa Amiki, Grzesiek poszedł, by o tę premię powalczyć i moi prezesowi zadał pytanie. Panie prezesie, pan wie, że w piłkę gra się dla pieniędzy. My nie mamy tych pieniędzy, które tak naprawdę żeśmy wygrali. Pan spojrzy przez okno. Czy tu jest k***a ładnie? Kultowy tekst szatni piłkarskiej. Nie ma pozycji, fajny chłopak. Na imprezach bryluję najczęściej ja, a inni z czasem do tego dołączają. Największy modniś za moich czasów reprezentacji chyba Jacek Bąk. Czy ich opowieści mógłbym słuchać godzinami? Grzegorza Szamotulskiego i Józefa Młynarczyka. Najlepszy piłkarz, z którym grałem? Vincent Kompany i Rivaldo. Najlepszy piłkarz, przeciwko któremu grałem? Ten słynny Ronaldo, Brazylijczyk i Bebeto. Najgłupsza rzecz, jaką zrobiłem na boisku. Graliśmy z Arisem Saloniki. Uderzyłem piłkarza Arisu na boisku, dostałem czerwoną kartkę w 30 minucie i w zasadzie na czerwono pożegnałem się z Olympiakosem. Mój rytuał przed meczem. Nie obcinałem paznokci, nie goliłem się w dniu meczu i nie obcinałem włosów. Przeciwnik, który śni mi się po nocach, Obafemi Martins. Bo to chyba był piłkarz najszybszy, przeciwko któremu grałem. Wydaje mi się, że nawet gdybym miał skuter, to też by mi było ciężko go pewnie złapać. Stadion, który zrobił na mnie największe wrażenie. Celtiku Glasgow, kiedy tam pierwszy raz pojechałem na mecz Ligi Mistrzów z Olympiakosem i ponad 60 tysięcy ludzi naprawdę śpiewa hymn Celtiku. Miałem ochotę pośpiewać razem z nimi. Ostatnio było mi głupio, gdy obiecałem żonie, że wrócę o tej godzinie, o której miałem wrócić i oczywiście spóźniłem się godzinę. Największą tremę miałem, gdy pierwszy raz wychodziłem razem z bratem na mecz reprezentacji Francja-Polska na Saint-Denis. Na bezludną wyspę zabrałbym. Zabrałbym Kamila Kosowskiego, bo wtedy na pewno bym się nie nudził. Popisowe danie, które przyrządzę, to tatar z łososia. Koniec i serdecznie dziękuję.